Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapa, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Sobota, 9 dzień marca. buro i ponuro w stolicy Norwegii, więc trochę rozweselimy naszą rzeczywistość. Kalendarz świąt nietypowych przychodzi z pomocą w taki dzień. Tadeusz, wyobraź sobie, że dzisiaj mamy trzy wydarzenia. Po pierwsze, Dzień Polskiej Statystyki. Jak byś się do tego odniósł? Oj, przyznam szczerze, że to bardzo ważna dziedzina życia. Ja nawet z, na studiach miałem przedmiot statystyka i tak mi się bardzo podobał, że nawet dwa lata z rzędu go studiowałem, bo no, za pierwszym razem tam chyba skoki się wkradły gdzieś tam jakiś puchar świata w zakopanym w czasie sesji, więc powtórzyłem sobie jeszcze raz, żeby utrwalić. No, ale, wiadomo, statystycznie ważne jest, żeby statystykę poznać. Tak, i tutaj pozdrawiamy naszego kolegę, redaktora SkiJumping.pl, niezastąpionego Adama Bucholca, no lider polskich statystyków, tak mi się wydaje. Jeśli jest taka klasyfikacja, a skoro statystyka, no to powinna być statystyka i statystyków, to na pewno jest, Adam jest liderem, no i myślę, że tyle punktów ma przewagi nad całym peletonem, że tutaj raczej jest niedościgniony. Niedościgniony. Po drugie, Światowy Dzień dj -a. No, no to tym razem chyba ty możesz trzy słowa powiedzieć, DJ Domino. Oj, nie ma takich wyzwań na skoczni narciarskiej, czy to w Norwegii, czy w Japonii, czy w Stanach Zjednoczonych, które równałoby się z zapanowaniem nad salą, nad remizą na kaszubach, gdzie mamy 100 imprezowiczów: czy to Andrzejki, czy to Sylwester, czy to Karnawał, ale ta kariera na szczęście jest już za mną no, albo na nieszczęście, albo kiedyś w znowie, jak ja na Ahonen. A po trzecie, dzień Barbie. O, to, to mnie zaskoczyłeś, no, e, nie wiem, czy to jest jakaś nowość, czy on zawsze był, czy dopiero wkroczył wraz tutaj z tym wspaniałym filmem, e, nie wiem, trochę mnie, e, trochę mnie to zdziwiło, no, ale jak Dzień Barbie, no to wszystkim Barbie wszystkiego najlepszego. Wszystkim Barbie wszystkiego najlepszego, napiszcie w komentarzach. Wasza ocena w skali do 10. Film Barbie 3 na 10, 7 na 10, 6 na 10 a może 10 na 10, a może poza skalą do konkretów. Mamy też Dzień Skoków Narciarskich w ramach festiwalu narciarstwa klasycznego w Oslo na wzgórzu Holmenkollen. Dzisiaj 13.40 seria próbna mężczyzn. Godzinę później 14.40 pierwsza runda oceniana zawodów indywidualnych panów i 16.45 zawody kobiet indywidualne, bez serii próbnej od razu rundy oceniane tam bez Polek, a w konkursie mężczyzn pięciu Polaków. Wiemy, że Polaków stać na wszystko. Wszystko się może zdarzyć. Wiemy, że nasi będą walczyć o czołowe lokaty. Że stać ich na takie skoki. Zaskocz mnie, Tadeusz. No właśnie, to wszystko już powiedziałeś no warto też wspomnieć, że wczoraj nie był to taki dzień udany jak e, aż sobie no jak e, się spodziewaliśmy, jak mieliśmy nadzieję, bo niezłe skoki Kamila w treningu a potem w kwalifikacjach to tak można powiedzieć już taka dosyć średnie były te rezultaty naszych zawodników ale dzisiaj jest zupełnie inny dzień, jest inna pogoda nie ma słoneczka, trochę inny wiatr mają być te podmuchy też mocniejsze, więc tak naprawdę cokolwiek jak było dzisiaj, to, to wczoraj to dzisiaj może być zupełnie inaczej, odwrotnie. No i mamy nadzieję, że właśnie nasi zawodnicy dziś się przebudzą, przełamią no i e, pokażą ten koci pazur, lwi, pa, lwi, pazur, czy tygrysi pazur. W sumie nie wiem jak się mówi. Albo żółwi, pazur, żółwie też mają pazury mogą zadrapać. Kiedyś miałem żółwię, ale już nie mam, ale to jest smutna historia. E... Tak, Kamil Stoch, on był szósty w drugiej serii treningowej. Czy to tutaj się wydarzy? Tu nie chodzi o to, żeby zapeszać, tu chodzi o realną ocenę sytuacji. No bo tak, Oleg zniszczał, był kilka razy w dziesiątce, był nawet na podium. Dawid Kobacki był w dziesiątce, Piotr żyła był w dziesiątce, Kamil był jedenasty w tym sezonie najwyżej. Czy to się tu wydarzy na tej dziwnej skoczni, skoczni Muzeum, jak to mówiliśmy wczoraj? No to czas na Kamila Stocha. No, gorąco w to wierzymy, bo tym bardziej, że kibice też tutaj dopisują. Można się spodziewać, że polskich kibiców będzie tu co najmniej tylu, co norweskich, a prawdopodobnie więcej. A jak nie więcej, to na pewno będą głośniejsi. No i to jest kolejny atut w ręku Kamila Stocha. Ma naprawdę wielu, wielu fanów. No i będą gorąco tutaj dopingować. Mamy nadzieję, że to będzie taki dwunasty zawodnik. W składzie, w kadrze Kamila. Tak, są też kaszubi. Nasi, my widzimy te flagi. To są kibice polskich skoczków, mam nadzieję, a nie, a nie nas, że tak tutaj nieskromnie powiem. Nie, nie, sobie żartujemy. Tadeusz, pada na nas prawdziwy śnieg. Zakładam, że to nie jest styropian z żadnej pobliskiej budowy. To jest prawdziwy śnieg. Kiedy ty ostatni raz widziałeś padający prawdziwy śnieg? No, 5 dni temu w Lachti. Tak? Coś tam, coś tam sobie proszyło w pewnym momencie i nawet się zdenerwowałem, bo chciałem ładne, czyste zdjęcia robić. To było chyba pierwszego dnia, akurat podczas piątkowego konkursu, i nagle zaczęło sypać niezapowiedziane nigdzie. Takie były opady śniegu, że się wnerwiłem, bo miałem określone zdjęcia. Chciałem ze światełkami tam zrobić, a tu był taka śnieżyca, że po prostu nic nie było widać, wszystko zamazane. No. No i co zrobić? No tak to jest. No. E, w każdym razie faktycznie no, aura tu jest zimowa. Ja szczerze mówiąc tak sobie wybiegłem trochę tutaj w cienkich spodniach i już, już marznę, a to dopiero parę minut na, na dworzu na, albo na polu, zależnie gdzie tu kto ogląda, w którym regionie. E, I no nie jest to taka fajna, fajna aura jak wczoraj, ale, ale cóż, no ważne, żeby się dało skakać, a ten wiatr tutaj już kombinatorom norweskim płatał troszeczkę figli, trochę było problemów momentami, te podmuchy były za mocne, no i nie wiadomo jak to dokładnie będzie, czy uda się tak sprawnie przeprowadzić ten konkurs dzisiejszych skoków, a właściwie dwa. Mamy nadzieję, że tak, no bo wczoraj to ja ze skoczni wróciłem o wpół pół do dziesiątej wieczór i jeszcze Żyję wczorajszymi tutaj zdjęciami. Jestem gdzieś w połowie pracy, więc naprawdę był to długi, długi dzień. No i dzisiaj ma być trochę krótszy, ale jak ten wiatr będzie dmuchał mocno, to możemy tutaj też do 10 wieczór posiedzieć na skoczni ważna informacja kolejność na liście startowej konkursu mężczyzn to odwrócona kolejność wczorajszych wyników kwalifikacji i to będzie turniejowa zasada w tym sezonie że ta startówka będzie ułożona według klasyfikacji generalnej ROER czyli niepostrzeżenie pierwszą rundę zamknie nam na przykład Daniel Huber, Polacy również 31 numer to ostatni Polak Aleksander zniszczał jako 9 skoczy Maciej Kot, pomiędzy jeszcze nasi mistrzowie świata Kamil Stoch, Dawid Kubacki Piotr Żyła, anegdota jeszcze o tych zdjęciach, o tym, że ty żyjesz zdjęciami dnia minionego Lachti. Poniedziałek, godzina 3.57, może 4.17 w Porywach. Wszyscy w autokarze, żywe zombiaki, cisza. Ktoś przysypia, ktoś coś ogląda serial, Tadeusz pracuje ciężko jako jedyny edytuje zdjęcia. I nagle mówi do Macieja Kota, ale w tych kwalifikacjach to fajny był ten skok Macie. No ja właśnie nie wiem, dlaczego tak zawsze wszystkich rozbawia, no ja po prostu sobie edytuję i tak przy okazji wspominam, no to tak jest, wspomnijmy to jeszcze raz, przeżyjmy to jeszcze raz, no i widzę, że ten Maciek tak całkiem fajnie leciał gdzieś tam w locie, patrzę, że prosto, że nie było wykrzywiony, więc uznałem, no, że warto skomentować, jak siedzi obok mnie bohater mojego zdjęcia, no to, to wspomnę, że ten fa fajny, fajny był ten skok, no, jakoś nie zostało to dobrze, pozytywnie odebrane, mam wrażenie, że właśnie autobus był trochę taki zszokowany. Ale to nie jest jedyna zasada, że to bohater musi obok siedzieć, bo kiedy ja siedzę o 23.17 w pokoju, to czasami usłyszę no Remo Imhoff to mnie zawiodł. I pewnie wiąże się to z tym, że akurat jest edytowany na zdjęciu Tadeusz. Życzę Tobie wszystkiego dobrego, przejrzystej pogody, żeby nic z tego nieba nie spadało, nie padało. Wtedy zdjęcia będą top, edycja pójdzie szybciej, a też do bazy wrócimy oby, oby szczęśliwi szybciej. Tak, tak. Mam ma właśnie dzisiaj taki cel, przede wszystkim wydajność, szybkość, a... Może trochę mniej tych zdjęć, bo naprawdę tyle mamy dni tego rowera, że trzeba troszeczkę oszczędzać klisze. A wszystkim Barbie mówimy: wszystkiego dobrego, także DJ-om i statystykom.